Jakie są zalecenia dla pacjenta przed igłoterapią? Przed zabiegiem pacjent tak naprawdę nie musi się specjalnie przygotowywać. Wystarczy wziąć ze sobą wygodne ubranie. Jak wygląda wzorcowy zabieg igłoterapii w rehabilitacji? Zabieg igłoterapii suchej dostosowany jest indywidualnie do potrzeb pacjenta oraz do danego schorzenia. Czy igłoterapia to bolesny zabieg? Zabieg igłoterapii jest praktycznie bezbolesny. Średnica stosowanych igieł jest dużo mniejsza niż tych, które używa się do wprowadzenia leku do ciała pacjenta. Także pacjent podczas zabiegu tak naprawdę nawet nie czuje, że igła już jest w organizmie. Igłoterapia sucha stosuje igły, które wykorzystywane są w akupunkturze, natomiast z klasyczną akupunkturą nie ma nic wspólnego. Kiedy odczuwalne są efekty igłoterapii? Efekt po zabiegu jest natychmiastowy, natomiast należy pamiętać, że wśród technik na punkty spustowe nie możemy też zapominać o innych formach leczenia pacjenta, leczenia tkanek miękkich, jakimi są kompresja ischemiczna, taping mięśniowo-powięziowe, rozluźnianie.